Jeszcze nie tak dawno temu stan większości toalet w szkole podstawowej nr 1 pozostawiał wiele do życzenia. Dziś wszystkie sanitariaty są już zmodernizowane i lśnią czystością. Zmiana oblicza szkolnych ubikacji nie byłaby możliwa, gdyby nie determinacja Rady Rodziców, która na zły stan techniczny sanitariatów zwróciła uwagę 2 lata temu. Wtedy to właśnie rozpoczęto starania o pozyskanie środków finansowych na modernizację zaplecza sanitarnego. W tak zwaną akcję Haziel włączyło się w tym czasie wiele firm, instytucji i osób prywatnych, dzięki którym dziś społeczność szkoły podstawowej nr 1 cieszy się czystymi i schludnymi toaletami. Akcja Haziel trwała od 2013 roku. Do 2015. Akcja Haziel. Jak Państwo już widzieliście, jesteśmy Szkołą Miłośników Ziemi Śląskiej, no i ten Haziel tak po prostu pasuje. Oczywiście mamy zakończone. Pierwszy etap to była pierwsze 4 ubikacje, natomiast ten drugi etap dość dużo było, 9 ubikacji, ale udało się. Zdobyliśmy bardzo wspaniałych ludzi, sponsorów. Oczywiście no, całym motorem to była moja Rada Rodziców. Do tego dołączyli się nauczyciele, i sponsorzy, na których możemy w każdej sytuacji liczyć. Zakończone, przepiękne ubikacje. Przypomnijmy Pani Dyrektor, jak to wszystko się zaczęło, jak zrodził się pomysł na tą akcję i dlaczego w szkole była taka potrzeba, by te łazienki wszystkie wyremontować, zmodernizować? No wiadomo, że szkoła ma 35 lat, od 35 lat nie było żadnego remontu, no a że spotkała się taka prężna rada rodziców, tacy rodzice, którzy po prostu no, nie potrafią siedzieć zamkniętymi rękami, postanowiliśmy to zrobić. Troszeczkę to różne takie akcje przeprowadzaliśmy, i festyny, i różne takie kiermasze w szkole. No a potem po drodze nadarzyła się ta wzorowa łazienka, w której po prostu wszystko, całe miasto, całe społeczeństwo nasze i po prostu można powiedzieć bardzo dużo ludzi z całej Polski, z zagranicy pomogli nam to wygrać. Wygraliśmy 2. miejsce, 30 tysięcy i to dodało nam jeszcze skrzydeł. Dołożył się bardzo do tego przedsięwzięcia pan prezydent z budżetu miasta. Dostaliśmy też dużo sponsorzy. Największy chyba taki sponsor, który nam od samego początku pomagał, to była ArcelorMittal. Potem w drugiej etapie jeszcze Alt Astra, też dość duża firma, która nas bardzo wspomogła. No i tym sposobem po prostu doszliśmy do tego, żeby ta szkoła miała lepszy wizerunek. W ostatnim czasie Szkoła Podstawowa nr 1 podsumowała działania, jakie przez 2 lata prowadzono, by zebrać fundusze na modernizację łazienek. Uroczysta gala, na której zgromadzili się darczyńcy, odbyła się w wieżach KWK Polska. Akademia stała się okazją do streszczenia akcji podejmowanych przez placówkę i podziękowania wszystkim tym, którzy włączyli się w zbiórkę środków finansowych lub też poprzez swoją pracę przyczynili się do remontu toalet. Skromnymi upominkami dziękowano za okazane placówce wsparcie i zrozumienie dla tak prozaicznego, wydawałoby się, celu. Gala miała na celu uhonorowanie zaangażowanych w akcję osób i instytucji, ale przede wszystkim była to okazja do uświadomienia zebranym, jak ważna dla szkoły i jej podopiecznych była modernizacja zaplecza sanitarnego. Jesteśmy bardzo z tego zadowoleni, przede wszystkim, że nasze łazienki były od dawna niestety nieremontowane. Rodzice rozdmuchali tą sprawę, dostaliśmy pieniądze. Przy okazji wygraliśmy kilka drobnych akcji, między innymi wzorową łazienkę. Zdobyliśmy pieniądze i wyremontowaliśmy nasze łazienki. Warto było, włożyliście w te wszystkie akcje sporo pracy, sporo wysiłku. Myślę, że warto było, szczególnie, że teraz poprawił się wizerunek naszej szkoły, nasze łazienki ładniej wyglądają i chętniej do nich chodzimy. Przez te 2 lata ile środków finansowych udało się zebrać na remont łazienek? Pierwszy etap kosztował prawie 76 tysięcy i udało się nam zdobyć. Ten drugi już jest 9 ubikacji, więc wyszło nam prawie 160 tysięcy. No dość dużo, myśmy prawie 80 tysięcy musieliśmy sami zdobyć, no ale udało się to wszystko. Dzięki sponsorom, dobrym przyjaciołom naszej szkoły, ludziom dobrej woli. Dziękujemy. W tym miejscu chciałam wszystkim serdecznie podziękować jeszcze raz za pomoc, za wsparcie, za to, że jesteście zawsze z nami, że jesteście z naszymi przyjaciółmi. Pani Dyrektor, a czy możemy już mówić o tym, że dzięki właśnie tej akcji, dzięki akcji Haziel udało się zintegrować społeczność całej szkoły, ale także całego miasta, można powiedzieć?
Ja myślę, że rzeczywiście tak, ma Pani rację. To chyba to jeszcze bardziej nas wszystkich zintegrowało, i rodziców, i nauczycieli, no i miasto całe. Miasto całe nam bardzo pomagało, bo przecież ci wszyscy sponsorzy to są z naszego miasta. Jest oczywiście z Chorzowa i z Katowic też kilka firm, ale nasze miasto w ten sposób się po prostu z nami zintegrowało, no i jesteśmy im za to bardzo wdzięczni. I to jest naprawdę bardzo ważny element. A dla mnie, dla szkoły, to jest integracja dzieci, rodziców, nauczycieli. My wszyscy teraz na ten wizerunek szkoły pracujemy wspólnie. Akcja Haźle, tak jak mówimy, zakończona. A jakie kolejne wyzwania stoją przed Wami? Jakieś plany? Kolejne wyzwanie to już jest niedługo, bo w tym roku też również przy okazji mogę powiedzieć, udało się nam z budżetu obywatelskiego nasz nowy płot zrobić wokół ogrodzenia, ogrodzenie nowe boiska. No a w planach na przyszły rok jest miasteczko ruchu drogowego i wiem, że już jest takie 10% na pewno, projekt już jest, więc w przyszłym roku będzie miasteczko ruchu drogowego. To będzie piękny taki kompleks zamknięty. No a jeżeli zdarzy się, znowu będzie taki projekt Nivea, to myślę, że znowu całe miasto nam pomoże i będziemy mieć jeszcze plac zabaw. Świętochłowiczanie nieraz już pokazali, że chętnie włączają się w działania, które przynoszą wymierne rezultaty dla lokalnej społeczności. Szkoła podstawowa nr 1 z pewnością więc będzie mogła liczyć na wsparcie kolejnych podejmowanych przez nią akcji, za udział w których rodzice i uczniowie podziękują z głębi serca. Nasza szkoła, jak widzicie, zmienia się cięgiem na lepsze. Dzisiaj jednak takie życie, że człowiek chce więcej jeszcze. Dzieci, mamy i rektory same jednak nie poradzą, ale mamy voll kamratów, co się nigdy nie poddadzą. Toż wam pięknie dziękujemy, my tu wszyscy za jedynki, za otwarte wasze serca, za ustępy, za łazienki.